Ja podaję temat licytacji, jedna drużyna mówi, ile odpowiedzi jest w stanie wymienić, a druga albo podbija stawkę, albo pasuje odpowiedzi, wymieniają po kolei zawodnicy drużyny, która licytację wygrała. Jeśli uda im się wymienić tyle, ile zadeklarowali, zdobywają tyle punktów, jeśli nie, punkty dostają rywale. Zaczynamy od drużyny Kasi. Od mojej? Tak, Kasiu, od twojej drużyny. Kasiu, katechizm polskiego dziecka, tego wiersza uczą się już przedszkolaki. Marzena, pamiętasz? Tak. Kto bardzo ty proszę. Jesteś, Polak mały? Wystarczy. Kujan! No właśnie, tak. I to już w przedszkolu. Rywale pamiętają i podpowiedzieli wam początek. Cały tekst składa się z 20 wersów. Kto ty jesteś? To jest jeden wers. Kto ty jesteś? 20 jest takich wersów. Kasiu, ile wersów jesteście w stanie wymienić? Ile jesteśmy w stanie? 20. Kasia. Jest. Zaraz, zatem. Ty jesteś Polak mały. Jaki znak twojego? Można zdobyć sporo punktów. Gdzie ty mieszkasz? Swej... Między swemi. Między swemi. Liczą to niezwykle dokładnie i za moment powiedzą nam, ile wersów spróbują podać. A w co wierzysz w Polskę? Wierzę. 16. Tak. Decydujemy się, że wymienimy 16. 16 z 20. Marzeno, drużyno Marzeny, Agnieszka, czy wy przebijacie, czy mówicie pas? Dobra, przebijemy. Przebijamy. O ile? O 20. Czyli cały ten wierszyk nam ułożycie. Ale nie wiem, czy dobrze. On mówi, jak dobra, nie wiesz, to pas. Ale znasz całe? No nie, to wy mówimy po kolei. Ale jak uwaga, ja nie znam, przypominam, wymieniacie wersy po kolei. Jeśli ktoś nie pamięta, nie zna, mówi pas, przechodzi na następnego. Dobrze, ale pytanie. Tak. Jeśli nie powiemy 20, a 18, to wtedy 20 punktów przejdzie na... Tak. Trzeba było 17 powiedzieć. Drodzy Kasi, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. 20 wersów, bardzo czekam. Katechizm polskiego dziecka, czas start. Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym twa ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Pas. Ktoś ty dla niej? Pas. Pas. Wierne dziecię. Pas. 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 Coś jej winien? Pas. Pas. Oddać życie. To jest ten kogucik. 23 sekundy. Kogoś specjalnego. Nie. I pytanie, gdzie odbył się wyścig Formuły 1, w którym... Kasia. W którym co? W którym... Nie pozwoliła pani zadać pytania do końca. W którym zatem co? Niech odpowie. Proszę. Pani kapitan. Pani kapitan daje taki przykład. Nie pozwala dokończyć pytania. Dlatego proszę, czekam na odpowiedź, Kasiu. Przepraszam. Proszę o podpłonę. Bo pani kapitan jest świszczypała. Lekkoduch nasz czy kochany. Czy nie chcesz mi podpowiedzieć? Mogę ci podpowiedzieć, ale punkty będą wtedy należały. Aha, no to nie, to nie, to zastanowię się sama. Kasiu? W Kanadzie? Myślę, że w Kanadzie. To pytanie brzmiało w całości. Gdzie odbył się wyścig Formuły 1, w którym Robert Kubica zdobył swoje pierwsze Grand Prix? Odpowiedź w Kanadzie jest odpowiedzią poprawną, bo to był Montreal. Nie będzie taryfy ulgowej. Oh, wow. Literujesz słowo krużganek. K. R. Świetnie. U. Jakie? U otwarte. Brawo. Aha. S. 3 sekundy. Nie! Nie! O, powiedziałeś? N, I, E. A, Z. G. A. Krusz Jeżgane! Krusz Jeżgane!
rosyjska to podobno krużganek, ale na pewno nie po polsku. Krusnieżganek. Krusnieżganku, dziękujemy ci bardzo. Krusnieżganek. Więcej niż jedno zwierzę to... Owca? Owca? Jeszcze raz. Więcej niż jedno zwierzę to... Lama. Lama. No nie, no to teraz Darek, więcej niż jedno zwierzę to... No to może Monika. Więcej niż jedno zwierzę to... Stado? To stado. Tak, to stado. Pytanie, od ilu lat familiada gości na naszych ekranach? Paweł. Czas jest nieubłagany. 10. Nie, to jest zła odpowiedź. Mariusz. Pierwszy fantastyczny żart usłyszałem chyba z 14 lat temu. Bardzo byłeś blisko. A ja. 15 lat już, to trudno w to uwierzyć. Tak, 15 lat, 1600 odcinków, a Karol Strasburger w każdym jest niezmiennie dowcipny. Kolejne. Agnieszka zmierzy się ze słowem kruchta. Przedsionek przy wejściu do kościoła. Kruchta, teraz już nie ma żadnych wątpliwości. Pamiętaj, to ci mówiłem na treningach? Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale będę tak, strzelała. Kruchta. Ostatni raz podałem ten wyraz. Dobra. K. R. U zwykłe, otwarte. C. H. T. A. I po co było się tak długo zastanawiać? Brawo. Infanteria. I trzy definicje. Infanteria jest to płaszcz, względnie kożuch, dla małego władcy, tak zwanego infanta, który był w czasach zamierzchłych używany tylko i wyłącznie przy koronacji. Czyli ma płaszcz koronacyjny. Robercie? Jest to określenie, prawda, które pochodzi od rzeczy, które generalnie się w głowie nie mieszczą. Odległe od pewnego ogółu. Prawda? Jasne było, to było jasne bardzo. Tak słucham tego i nie wierzę naprawdę własnym uszom. Infanteria to wojsko. Z tym, że jest to dosyć stare i tradycyjne określenie, jeszcze z czasów, kiedy to wojsko nosiło muszkiety. Dzisiaj mówi się na nich piechota. No to macie... Kombinuj, spory problem. Musicie pokombinować, zanim padnie odpowiedź różna. Kasi musi się naradzić, bez wątpienia. Także z kibicami, bo to jest dopuszczalne. Taka pomoc nie do przecenienia. Słowo nie wydaje się trudne, ale zawodnicy Marzeny przygotowali bardzo mylące definicje. No słuchajcie, na mnie też się kojarzy z trzecią odpowiedzią. Tak, infanteria? Mam się wydaje, że przyjedź, mamo, na przyjdzie. Kasiu, wybieracie którą z trzech definicji? Po burzliwych obradach wybraliśmy odpowiedź trzecią chyba. Ale trzecią, ale jestem pewna. Ale na pewno. Ale sprawdźmy. Sprawdźmy, Marzeno. Pani kapitan. Kombinowała i nie przekombinowała. Dobrze. Dobrze. Stosuje naturalne metody antykoncepcji. Tym razem odpowiada drużyna Marzeny, tak? Mam nadzieję, że nie muszę wam tłumaczyć, co to są te naturalne metody. Biegnę na górę. A jeśli nie wiecie, to możecie spytać zawsze kibiców. Zaczy, co nie powiedzą. Drodzy państwo, znacie jakąś poprawną odpowiedź? Pani kapitan, pani Marzeno, zapraszam. Dołącz, proszę, do swojej drużyny. 60%. Dobra? Słuchamy. 50. Ile procent Polek stosuje naturalne metody antykoncepcji? Drużyna Marzeny odpowiada. 60%. Tak mówisz? No mniej. Kasiu, słucham. Ja myślę, mniej powiedziałam, po cichutku mniej. Mniej powiedziałaś. Dobrze, no to trzymajmy się tego. Zobaczymy, co z tego nam się urodzi. Chociaż tutaj chodzi o to, żeby się nie urodziło. Według badań CBOS-u do stosowania naturalnych metod antykoncepcji przyznaje się nieco ponad 21%.
21,2. Do czego to doszło? Ja nie mogę. Bardzo proszę. Oś tak, o nas, czyli o mężczyznach. Panowie, Andrzejowie, posłuchajcie. Ile procent polskich mężczyzn jest zadowolonych ze swojej sprawności seksualnej? Pierwsza odpowiada drużyna Kasi. To nie może, niech mężczyzna się wypowie. Andrzeju, będą się opierać na twoim doświadczeniu, dziewczyny. Ty powiedz ile, a my to porównamy z dziewczynami. Co my tam wiemy? Procentach? No, ile ty myślisz? 70% co najmniej. Dziewczyny, więc... Jak pewnie stanąłeś... Aha, przy okazji tego stwierdzenia. Tako rzecze Andrzej na Supron. 10, na 10, dziewczyny, 3 może... 70%, ja ale to jeszcze nie jest ostateczna wersja. Konsultacje. 70-80. No, Kasia ruszyła. Niestety mówią, że... Nie przyzna... Tłum dziewcząt. Ja więcej. Więcej, bo się więcej. I tak się nie przyznają. Wasza wersja to podaje drużyna Kasi informację. Doszliśmy do wniosku z dziewczynami i naszym rodzynkiem, że 80%. 80%, tak obstawiliście. Co na to Marzena i jej drużyna? Więcej czy mniej? Zadowoleni są wszyscy, a komu jak wychodzi, to... To ciekawa interpretacja. Ale mniej. To różnie to bywa. Kasia i jej drużyna powiedziała 80%. Tak, i tego się trzymamy. A wy mówicie więcej czy mniej? My decydujemy, że mniej. Ponad 90%, dokładnie 90,1. Słowa, wasze słowo to dla drużyny Marzeny? Mamy bardzo proste słowo. Rekuperator. Bardzo ładne słowo, słowo rekuperator. Poznajmy trzy definicje, Karolina zaczyna. To jest bardzo śmieszne i to brzmi śmiesznie, ale to tak naprawdę jest bardzo wartościowe urządzenie, bo przynosi rekuperator... ludziom szczęście. No w pewnym sensie. To znaczy na pewno nie kaczką i gęsią, z których kuprów, że tak powiem, to pierze się wyjmuje. Bo rekuperator to jest urządzenie, które służy do wyjmowania, do wyrywania w specyficzny sposób pierza z tych kuprów. Ale no co, no rekuperator? Nie, no, ciekawa definicja. Tak, wiemy, o co chodzi, Karolinko, wiemy. Zbyt dosłowne. Iza. Śmiejcie się, śmiejcie, za chwilę będziecie płakać. Definicja Izy. A to jest bardzo... To jest bardzo ekologiczny wynalazek, ponieważ wykorzystuje ciepło gazów odpadkowych do ogrzewania powietrza. Tylko nie róbcie tych gazów tutaj. Słaby dowcip. Andrzej. Ja powiem szczerze, jestem szczęśliwcem posiadającym właśnie tego rodzaju rekuperator. W sytuacji, kiedy w domu mamy przykładowo rurę setkę, ale mamy 50. I ta 50 musi wejść do setki. Jest taki rekuperator, który to wszystko bardzo ładnie cyk, wchodzi i mamy cud malina. To Andrzej Supron powinien być tym symbolem polskiego hydraulika za granicą. Andrzej Supron, urodzony hydraulik. Naradzacie się, Marzeno, drużyno Marzeny, rekuperator. Ja jestem technikiem. I love you. Andrzejek, mamy go cudownie. Dwójka. Jesteśmy Macie gotowi, rację. Jesteśmy gotowi. Panie... Są gotowi, spójrzcie Panie państwo dyrektorze. I wysłuchajmy. Nasza publiczność wiedziała, ale przede wszystkim Andrzej Krzywy, nasz cudowny rodzynek, obejmijmy go dziewczęta. Tak. Wiedział, że jest to odpowiedź numer dwa. Iza tak. Kuna. A więc... posłuchajmy, Kasiu. No to musimy was zmartwić, że tylko dwa punkty. Uprzedziłeś, Kasiu. Tak jest. Z niebanalnym słowem Marzena. Marzenka. Jest to słowo... Jest to słowo, moje drogie i jedno. Słowo... Chyba dobrze je pamiętam, pedałówka. No to z górnej półeczki zaatakowałaś. Pedałówka? Pedałówka. Mhm. Wszyscy możemy mówić? I co wy na to? Ha. Uwaga! Pedałówka to potoczna nazwa roweru na Rzeszowszczyźnie, czyli chłopaki z Pektusa na przykład tak mówią. A piosenkę o pedałówce wykonywali skaldowie. Ha! Kłamstwo. Nie potrafisz kłamać. Oczywiście to nie jest prawda. Nie słuchajcie Kasi, ona was okłamuje. Pedałówka to jest rodzaj harmonii, do której za pomocą miechów pedałowych wtłaczane jest powietrze. Bardzo poprawna nazwa brzmi harmonia pedałowa. Takie muzyczne podejście harmonia do tematu. Harmonia pedałowa! Andrzej już czai się ze swoją definicją słowa pedałówka? Ale szmylisz się, Edyto!
Oraz Kasiu. Oraz Kasiu. I Marzanno. Mylcie się wszystkie, albowiem pedałówka to jest zupełnie coś innego. To jest specjalny górski etap wśród branży kolarskiej nazwany pedałówką, gdzie ciągle pod górę trzeba pchać pedały w górę, w górę, w górę. W górę. Pedałówką. Etap górski. Jaka jest wasza decyzja? Możecie się konsultować, możecie rozważać różne opcje. Wybierzcie tylko tę jedną właściwą. Drugie. Słuchajcie, od razu wam powiem, że pytałem się Szurkowskiego. Nie ma takich ani pedałów, ani rowerów. To jest drugie. Drugie. Tak, czyli Edytka. A poza tym, prawda jest taka, że u was jest jedna osoba, co nie potrafi kłamać. Tak. Poważne oskarżenie ze strony Andrzeja. Nie, to zaleta. Kasiu. A więc tak, Andrzeju, opowiadałeś pięknie. Pięknie. Tak, jak ładnie, i Kasia. Tak, naprawdę podobało ci się? Natomiast nie potraficie kłamać i wybieramy odpowiedź B. Czyli harmonia. Czy to jest prawda? Marzena zna cały sekret? Marzena? Jak myślicie, odgadli? No, słyszycie te smutne głosy? Niech się cieszą! Brawa dla drużyny! Oj, nie musi wynikać z poprzednich. Marzeno. Oj. Ile małżeństw zawarto w Polsce w ubiegłym roku? Ja jestem starą panną. Słuchajcie, nie róbmy z tego afery. Ile małżeństw? Nie, ale nie pomogę. Ile małżeństw? Ale możecie pospekulować. Pytanie raz jeszcze przypomnę. Ile małżeństw zawarto w Polsce w ubiegłym roku? Drużyna Marzeny. Milion? Podaję milion? Swoją wersję. No nie wiem. Aż tyle myślisz? To zaraz. Niech powiedzą, ile teraz ja tutaj... Marzenko? Grubo. Jak może za grubo. Ma 7? To może 500 tysięcy. Słuchajcie, no nie mam pojęcia. Dla mnie to jest abstrakcja. Tyle problemu z liczbą małżeństw. Kasia gdzieś tam poszła na trybunę, ale to najpierw Marzena i jej drużyna musi podać liczbę. A do tej liczby odwołają się... Ile? Madzia romansuje. Jeśli to będzie kolejny ślub, to ja się zgadzam. Madziu, moja Madziu, możesz. Możesz romansować, możesz. Słuchaj, nasza większość. Drużyna Marzeny, ile małżeństw zawarto w Polsce w ubiegłym roku? Wasza wersja? Trochę jest w mojej drużynie niezamężnych kobiet, dlatego mamy maleńki problem. Przepraszamy, że tyle czekałeś na naszą decyzję. 500 tysięcy małżeństw. Nie szukajmy usprawiedliwień. Pół miliona. Która 500 tysięcy małżeństw. W tym roku? Która w tym roku? No. Która wyszła za mąż? Która? Żadna. Badania socjologiczne przeprowadza na trybunach naszego programu Katarzyna Zielińska. Mniej, proszę zobaczyć, z jaką gracją to robi. Mniej? Mniej czy więcej niż pół miliona małżeństw? A po tamtej stronie ile mniej. Wyszło? Mniej! Więcej? Poczekajcie! Mniej! Na pewno mniej! Vox Populi. Pół miliona to jest milion ludzi! Ale poczekajcie, jeśli żadna nie wyszła, to musi być mniej! Mniej! Kasia, mniej niż pół miliona. Pani kapitan wraca na miejsce. To jest milion ludzi. Pani kapitan ma głos decydujący i mówi, 500 że... 500 małżeństw to jest milion ludzi. 500 tysięcy, nie! 500 tysięcy powiedziała drużyna Marzeny, a Kasia mówi więcej czy mniej niż 500 tysięcy. Małżeństw one błagają, zawarto. Że więcej, pewnie chcą wyjść za mąż. Posłuchaj, 500 tysięcy to jest milion Kasiu, ludzi. Kasiu, po raz ostatni daję ci szansę, byś powiedziała mniej czy więcej. Więcej! Więcej niż 500 tysięcy małżeństw. Ja nie otóż, wiem. Szanowni Państwo, Polacy w ubiegłym roku zawarli 257 tysięcy małżeństw. Jesteśmy umówieni, rozumiem. Zaczynam od drużyny Marzeny. Słowo dla drużyny Marzeny. Już sobie podśpiewują. Posłuchajcie. Tylko musisz Kasię przywołać do porządku, bo ona chce ciągle pod stół wchodzić. Kasia jest przywołana moim wzrokiem. Kasiu, dziękuję bardzo. Uwaga, słowo odnajdę dla was. Skupienie, no. Literowanie drużynowe. Onomatopeiczne. Onomatopeiczne. Dobra. Uwaga. Patrzmy się na siebie i przekazujmy sobie literę. O. N. O. M. A. Ty. Sy. I. Nieźle no. Się zapowiada. Jedźcie dalej. I. No. I. Mogę teraz powiedzieć jakąkolwiek literę. I. W sumie tak. Nie widziałam, że ty... E. I. Dajcie mi znać, kiedy skończycie. Dajcie mi znać po prostu wyraźnie. Nic
się nie stało. Oni już skończyli. Ja państwu przeczytam onomatci. Na pewno nie onomatopeiczne. Gdyż mamy dla was słowo je. Ciekawe. Jegiery. Marzenie, ja? Chodziło o słowo jegiery. Jegiery. Posłuchajmy trzech definicji, Lidia. Jegierami nazywano głównie w Wielkopolsce ciepłą bieliznę, szczególnie kalesony. Nie, no to w ogóle bzdura, bo jegiery to są obcisłe, wąskie, eleganckie spodnie noszone przez kawalerię. I stąd się wzięła nazwa za mundurem panny sznurem, od jegierów. Aha. Ktoś powiedział, no, nigdy w życiu. Jegiery, taka niewybredna, sztubacka zabawa, podobna do salonowca, Boże, jaki ty masz, polegająca na tym, że znienacka uderza się panienki w pośladek. O, ciekawe, ładne. Różna Kasia oczywiście ma czas, by się teraz naradzić i wybrać którąś z trzech definicji. Pierwsza? No właśnie, czy jest wśród was jakiś kawalerzysta, ktoś z Wielkopolski, a może ktoś, kto niewybrednie zalecał się do dziewcząt? Ale ktoś wie. A może wśród kibiców? Kasiu, bądź łaskawa już zwrócić się w naszą stronę i wybrać wspólnie z drużyną jedną z trzech definicji drużyny Marzeny. Lidia miała rację. Tak, Marzena nas oświeci. Marzeno. Oni nie wiedzą, która odpowiedź jest prawdziwa. Wiem to tylko ja i wyjątkowo raz wam się udało. Tak! Ile procent Polaków wolałoby obejrzeć mecz piłki nożnej niż uprawiać seks? Oh no! Odpowiada drużyna Kasi. Bardzo proszę, proszę, słucham. Słuchajcie, ile procent Polaków wolałoby obejrzeć mecz piłki nożnej niż uprawiać seks? 40% na pewno. Poczekajcie, 40%, 20% facetów. Kobiety. Ale myślę szczerze, że faceci też przecież na pewno. Ile procent Polaków wolałoby obejrzeć mecz piłki nożnej niż uprawiać seks? Kasiu? Zapytajmy się. Oczywiście nie da się tego pogodzić. Włodzio, czyli co, no dajemy 35%? 35, tak. No dobra. Mniej? Tak. Nie. 20. Nie, ja bym dał 20. To kobiety pytają. No dobrze, damy co 20%, zależy? Ale to... Nie! 20. Więcej? Nie, moment. Musimy się wydać. Nie wierzą w siłę piłki nożnej. 20, okej. Okay. Co no na to Marzena i drużyna? Więcej. Wyszło to, nie wiem, czy to wyszło. To wyszło od Darka? Od kogo to wyszło? Od Darka. Więcej od Darka. Ojoj. No to uwaga. Ojej. No to uwaga. Na pytanie, czy wolisz obejrzeć mecz, czy uprawiać seks, mecz wybrało 35% naszych rodaków. Koło trafia. W środku poproszę o... Droga publiczności, poprosimy Włodzimierza Szaranowicza o taki bonus. Oglądaliśmy fragment tego biegu, Włodku, bez komentarza. Ja prosiłbym cię teraz, żebyś skomentował te niespełna 30 sekund na żywo w tej chwili. Wiesz dlaczego nie? Bo to wtedy mógł komentować Wojciech Trojanowski. To jest jedna z najsłynniejszych postaci polskiego mikrofonu. To jest program edukacyjny. To jest program edukacyjny, Włodku. Bardzo cię proszę. Znakomita postać polskiego sportu, Włodzimierz Szaranowicz, w krótkim 30-sekundowym komentarzu przybliży nam postać Janusza Kusocińskiego. I nie ma za nim nikogo, nie ma Fina. I Sokolo przegrał. Gdyby był Nurmi, on by dzisiaj też z nim wygrał. Fantastyczny bieg, mimo że bolały go stopy. Dobiegł sam. Janusz Kusociński jest mistrzem olimpijskim Los Angeles. Agnieszka zmierzy się ze słowem kruchta. Przedsionek przy wejściu do kościoła. Kruchta teraz już nie ma żadnych wątpliwości. Pamiętaj, to ci mówiłem na treningach? Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale będę tak, strzelała. Kruchta. Ostatni raz podałem ten wyraz. Dobra. K. R. U zwykłe, otwarte. C. H. T. A. I po co było się tak długo zastanawiać? Brawo! Infanteria. I trzy jej definicje. Infanteria jest to płaszcz, względnie kożuch, dla małego władcy, tak zwanego infanta, który był w czasach zamierzchłych używany tylko i wyłącznie przy
Koronacji. Czyli mamy płaszcz koronacyjny. Robercie? Jest to określenie, prawda, które pochodzi od rzeczy, które generalnie się w głowie nie mieszczą. Odległe od pewnego ogółu. Prawda? Jasne było, to było jasne bardzo. Tak słucham tego i nie wierzę naprawdę własnym uszom. Infanteria to wojsko. Z tym, że jest to dosyć stare i tradycyjne określenie, jeszcze z czasów, kiedy to wojsko nosiło muszkiety. Dzisiaj mówi się na nich piechota. No to macie... Kombinuj, spory problem. Musicie pokombinować, zanim padnie odpowiedź drużyna Kasi, musi się naradzić, bez wątpienia. Także z kibicami, bo to jest dopuszczalne. Taka pomoc nie do przecenienia. Słowo nie wydaje się trudne, ale zawodnicy Marzeny przygotowali bardzo mylące definicje. No słuchajcie, na czym mi też się kojarzy z trzecią odpowiedzią. Tak, infanteria? Mam się wydaje, że przyjedź, mamo, na przyjdzie. Kasiu, wybieracie którą z trzech definicji? Po burzliwych obradach tak. Wybraliśmy odpowiedź trzecią chyba. Ale trzecią, tak, ale jestem tak, pewna. Ale sprawdźmy. Trzecią. Sprawdźmy, Marzeno, pani kapitan. Kombinowała i nie przekombinowała. Dobrze. Dobrze! Stosuje naturalne metody antykoncepcji. Tym razem odpowiada drużyna Marzeny, tak? Mam nadzieję, że nie muszę wam tłumaczyć, co to są te naturalne metody. Biegnę na górę. A jeśli nie wiecie, to możecie spytać zawsze kibiców. Zaczy, co nie powiedzą. Drodzy państwo, znacie jakąś poprawną odpowiedź? Pani kapitan, pani Marzeno, zapraszam. Dołącz, proszę, do swojej drużyny. 60%. Dobra. Słuchamy. 50. Ile procent Polek stosuje naturalne metody antykoncepcji? Drużyna Marzeny odpowiada. 60%. Tak mówisz? No mniej. Kasiu, słucham. Ja myślę, mniej powiedziałam, po cichutku mniej. Mniej powiedziałaś. Dobrze, no to trzymajmy się tego. Zobaczymy, co z tego nam się urodzi. Chociaż tutaj chodzi o to, żeby się nie urodziło. Według badań CBOS-u do stosowania naturalnych metod antykoncepcji przyznaje się nieco ponad 21%. 21,2. Do czego to doszło? Ja nie mogę. Bardzo proszę. Polaków akceptuje opalanie się kobiet topless. Pierwsza odpowiadać będzie drużyna Marzeny. Jeśli byliście w te wakacje nad morzem Polaków lub jeziorami, mogliście poobserwować oczywiście mężczyzn? Nie tylko opalające się panie, ale także reakcje na ich wdzięki. No. Akceptuję? No. Wszystkie pokaż, wnioski musicie wyciągnąć sami. Akceptuję. Marzena jako pierwsza typuje i ten typ będzie. Ale ile to procent nie będzie chyba. Polaków akceptuje opalanie się kobiet topless? Bardzo proszę, Marzenko. Ja myślę, że... Polaków społeczeństwa, Maćku, czy Polaków mężczyzn? Nie, ile procent Polaków? Bierzemy pod uwagę całe społeczeństwo, tak. Topless? Bardzo proszę, drużyna Marzeny ma swój typ. Marzeno, Marek, Magda, Andrzej, wszyscy. 20%, Maćku. 20% Polaków akceptuje opalanie się topless. Zależy nam na twoim głosie, ty akceptujesz? Znaczy wiesz, dla mnie to byłby bardzo smutny kraj, gdyby tylko 20% prawda? Polaków... akceptowało opalanie się naszych tak pięknych więcej, polskich więcej, kobiet topless. Więcej. A żyjemy tak w cudownie, optymistycznie, radosnym kraju. Więcej. Mówią więcej. Dobrze. Więcej nagich biustów. Ja wcale nie musiałem wam podpowiadać dobrze. Także może was wkręciłem. Ale posłuchajmy. Według badań przeprowadzanych przez CBOS opalanie się Polek topless akceptuje... Kocham cię, Polsko! 63% Polaków! Kasia, zakręć. Bardzo proszę. Tym, co przygotowała Marzena dla swoich rywali? Nigdy na to nie wpadniesz, moja droga. Czym jest lizeska? Ajajaj, lizeska. Pozwólmy trzech definicji. Troszkę się poczytało lizeska przez te wakacje, to prawda. Proszę. Lizeska to jest taki lekki damski kaftanik wkładany na... nocną bieliznę. Ale chyba Madzia coś więcej na ten temat mogłaby powiedzieć.
Ta definicja, którą ja mam przytoczyć, brzmi zgoła inaczej. Otóż lizeska jest to taniec salonowy, towarzyski z figurami, który dawniej tańczono pod koniec balu, kiedy goście byli już naprawdę bardzo ale zmęczeni. Ścieniasz, ale ścieniasz, ale no, ścieniasz. Nie wstydź się, ale nie wstydź się. Kłamiesz. To jeszcze nie koniec, posłuchajcie. No, ja wam powiem. No. Lizeska to jest, no owszem, no trochę z archaicznego języka słowo wzięte, ale właściwie dzisiaj też potocznie używane. To jest taka kobieta. Lizuska. Przeciwieństwo matrony. No, zobaczcie na Marzenę, to zobaczycie. Lizeska, przeciwieństwo matrony, to ładne. No, Marzena Rogalska. Tak, jest pani pewna. Naradza tak. się drużyna Kasi. No, tak, Kasiu, pierwsze. Jak twoje panie i pierwsze. Wasz no, rodzinek stoją wszystko, no. My! A która ma takie coś? Na pewno, tak? Jaka odpowiedź? To jest tak. My już po odpowiedzi Marka moglibyśmy więcej nie wysłuchiwać następnych fantastycznych tutaj określeń. Znalazła tak? się pewnie, prymuska. Wśród naszych kibiców są chłopcy, którzy noszą na piżamie. Marku. Na piżamach noszą. Lizeski. Marek się na tym zna, tak. Wybieracie definicję Marka. Tak, oczywiście. Marzena zna poprawną odpowiedź. I czy zgodzi się z wami, czy zaprzeczy? Ojej, nie zgadzaj się, Marzena, nie zgadzaj się. Marzenko, chyba tak. Nie zgadzaj się. Będę bardzo niechętnie. No cóż, no, niechętnie, ale mogę się zgodzić. A widzisz. Punkty na drużynę Kasi. Lizeska, posłuchajmy w takim razie, co przy... Szarża. Uważaj, żebyś nie przeszarżował. Szarża. S, Z, skup się, A, cisza, R, rzec z kropką, A. Poczekaj. Nie dość, że Szarmański to jeszcze wykonał fenomenalną szarżę. Ale jeszcze jak mu przeszkadzali. A jeszcze rzucali kłody pod nogi, drużyna przeciwna. Nie róbcie tego, niech ja Grupper Play od początku powiedzieć. Do końca programu. Wasza, wasza grupa, naszą grupę ma... Otwieram pierwszą licytację. Ile z 13 najpopularniejszych polskich filmów 2008 roku potraficie wymienić? Wszystkie z nich obejrzało powyżej 100 tysięcy widzów. Pierwsza licytuje Ladies. Drużyna Marzeny. Ile waży koń trojański? Co jeszcze? Nie kłam, kochanie, z Adamczykiem. Bonanza. Z zeszłego roku. Świadectwo. Poczekajcie. Ej! Katyń. 2000. W zeszłym roku? Ale rozmowy nocą. Popiełuszko to ma. Drużyna Marzeny, wydaje się, że skonsultowali się. Nie, to nie jest 2008 z kibicami. Roku. Skonsultowali się wewnątrz drużyny. No i spróbują teraz podać swój typ. Więc po krótkiej naradzie. Naradzie? Stwierdzamy, że potrafimy. Wstydzę się powiedzieć. Nie, no naprawdę. Proszę. Nie wstydź się. Pięć filmów potrafimy wymienić. Powiemy siedem. Kinomani. Nie róbmy tego. Kuchnia Felek. Pięć filmów mówią. Pięć po raz pierwszy. Dalej nie będę przebijał, bo ufam, że oni przebiją. Spróbujmy sześć. Pięć? Pięć powiedzieli. Mówicie sześć? Mówicie sześć? Przynajmniej sześć? Czy może więcej? Nie, nie róbmy tego. Nie róbmy. Strasznie Andrzej po prostu tak chce te jajka, no. No właśnie nie. Gorliwy chłopak. No to przegramy, to oni będą mieli jajka. Sześć, panie Ewciu, nie? Chyba bardziej na tym klapsie mu zależy, wiesz? Na klapsie. Sześć czy więcej? My mu damy klapsa. Sześć, tak? Sześć. Sześć po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci sprzedane. Oby dobrze. Czas, start, wymieniamy. Po kolei czekamy na sygnał poprawna bądź zła odpowiedź. Katyń. Czekajcie. Bardzo mi przykro. Świadectwo. Mów. Nie kłam, kochanie. Po kolei. Nie kłam, kochanie. Jest na naszej liście. Ladies. Też mamy. Mała Moskwa. Bardzo proszę. Świadectwo. Jesteście na półmetku. Świetnie, już go przekroczyliście. 33 sceny. Z życia. 33 sceny z życia, rezerwat. Oczywiście. Rezerwat. Dzięki! Nieśmiały ten Andrzej Neyman, ale jakże poprawny. Uzupełniamy
naszą listę 13 filmów z największą oglądalnością w roku 2008. Ile waży koń trojański? Jak żyć? Jeszcze raz. Mała wielka miłość, Rancho Wilkowyje tak, i rozmowy kotku. Nocą, a także to nie tak, jak myślisz, kotku. 6 punktów dopisujemy do waszego konta. Moje gratulacje. Niezaprzeczalnym hitem ubiegłego roku było Ladies, które obejrzało ponad 2,5 miliona widzów. Temat drugiej licytacji to aktorzy, którzy od roku 2000 otrzymali nagrodę za pierwszoplanową rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pierwsza tym razem licytuje drużyna Kasi. Ilu utalentowanych i utytułowanych w Gdyni aktorów? Nic nie wiem. A ilu jest? Wymienić. Ilu jest? Aktorów, jaką mamy pulę? Aktorów, aktorów? Jest 10 aktorów 10. Facetów, na tej liście. Facetów, facetów, panie Andrzeju, tak. Znajomość takich mężczyzn to raczej facetów, domena tak? pań, więc może sięgniecie do wiedzy kibicek. Słuchajcie, może poratujecie nas, co? Globisz, to jest 7. Globisz na pewno, ex aequo z Chyrą, Chyra za komornika. Na pewno Dorociński. Dorociński. Kto, Dorociński? Dorociński. Tak? Tak? Małaszyński. Słuchajcie, jak tam sytuacja na... 7 na pewno. To nie my? Nie, jak? Nie. Majchrzak za pornografię. Ludzie, 8. Jest tak. Chyra, Więckiewicz, Globisz, Kasiu, czekamy Majchrzak. Na waszą deklarację. Aktorzy, którzy od roku 2000 otrzymali nagrodę za pierwszą planową rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pierwsza będzie podawała Maxa, tak? Swój typ, liczbowy typ, drużyna Kasia. No dobrze. To nie będzie Max, ale zachowujemy siły na następne konkurencje, mm-hmm. oczywiście, Marzenko, tak? No i wymienimy, tak żeby was nie przestraszyć, 5 mężczyzn. Nie, no ilu? 5 utytułowanych aktorów w Gdyni, ale to dwie daje szansę i otwiera możliwość ogromną przed drużyną Marzeny. Czy z niej skorzystają? Popatrzmy. 5 nazwisk z listy 10, powiedziała drużyna Kasi. Czy będą przebijać Marzena i jej gwiazdy? Przebije o 2 nazwiska. 7. Szczęśliwa 7, tak? Twierdzi drużyna Marzeny. Zobaczymy, czy tak się stanie. 7 nazwisk muszą podać. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Tak wylicytowali. Proszę posłuchać. Jako ostatni Jan Nowicki. Andrzej Chyra. Czekamy na ten dźwięk, ale było dobrze. Jan Nowicki oczywiście jest na tej liście. Było Andrzej Chyra. Marek. Marian Dziędziel. Magda. Krzysztof Majchrzak. Bardzo dobrze. Marian Dziędziel. Za wesele. Marek Kondrat za Dzień Świra. I jeszcze 2 nazwiska tylko i będzie. Zbigniew Zapasiewicz. Tak jest. Na pewno dostał. Grubo przed czasem. Krzysztof Globisz. O. Krzysztof Globisz. Na pewno dostał. Dostał? Brawo, brawo, brawo. Nie do pokonania. To Marek Plawgo, nasz znakomity lekkoatleta. Zobaczymy go w biegu przez płotki na dystansie 400 metrów. Klement z ogromną przewagą. Ale drogi. Polak idzie Marek, jeszcze Sanchez, troszkę. Słabnie. Sanchez. Nie, Sanchez jeszcze poszedł. Prawo. Carter, ograć Cartera. Walczy, jest brąz. Jest. A więc jest brązowy medal Mistrzostw Świata. Otylia i Rafał, to były Mistrzostwa Świata w Osace w 2007 roku na dystansie 400 metrów. Pytanie brzmi, ile na tym dystansie jest płotków? O Jezu. O właśnie, tak. No strzel. Proszę, Otylia, jesteś damą, jesteś pierwsza, proszę. 6. Łaskawie oddajesz pytanie. A nie 4, to 100 metrów. Nie, dawaj, nie. Dobrze, Rafał. Rafał, może ktoś mu pomógł? Wywarła presję. To dlatego. Niewątpliwie. To dlatego. Ile zatem jest, Rafał, tych płotków na dystansie 400 metrów? Mówię ci 10. Niech będzie tych płotków 10. Niech będzie, jest tych płotków właśnie 10. Punkty dla drużyny Kasi. Siłacz nad siłaczami. Oto Józef Tracz, który na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie zdobył brązowy medal. Zielonego pojęcia. Józef Tracz. Zostało 8 sekund. Tak, już teraz jesteśmy pewni. Józef Tracz. Jest brązowy medal, to co mówiłem. On, kiedy skończyła się ta akcja, za którą otrzymał 4 punkty, uśmiechnął się do siebie. On chyba już wtedy zdawał sobie sprawę, że nic mu zwycięstwa w tej walce nie odbiera. Daria Dorota, ile medali olimpijskich zdobył Józef Tracz?
I znowu cisza. Dużo. Ile naciskaj, to się... Daria, która z was, drogie panie? Dorota. Doroto? Trzy. Dobra, no, wszyscy powiedzieli, więc ja dokończę. Trzy. A nikt nie powinien podpowiadać? Ja nie słyszałem, ktoś trzy podpowiadał. Czy to wyszło nie. od ciebie, tak? 39. Trzy medale olimpijskie zdobył Józef Tracz. To jest prawda. Oto sportowiec z prawdziwego zdarzenia. Bokser, który stoczył aż 348 walk, a nigdy nie leżał na deskach. Uznany za jednego z najlepszych polskich sportowców XX wieku. Tak właśnie bił się Jerzy Kulej. Pani Halino, Piotrze, Jerzy Kulej zdobył w Meksyku złoty medal, a jaki medal wywalczył na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio? Nie kończy. Piotrze, srebrny? Złoty. Również złoty. A, również złoty. Również złoty, tak. Yeah. Marzena i Kasia, dziewczyny, przyjrzyjcie się uważnie, bowiem odpowiedź na moje pytanie zawarta jest w materiale. Marzena, oto odpowiedź w materiale. Mecz hokejowy z 1976 roku. Jest Wiesławie Ostrzyk, jeden na jeden. Ostry strzał, gol! No to już tego meczu nie przegramy. 5 sekund do końca, 3 sekundy do końca, 2, 1 i zwycięstwo! Piękna chwila. W jakim mieście rozgrywały się mistrzostwa? Kasia. W Katowicach. W Katowicach. W jakim mieście rozgrywały się mistrzostwa świata w hokeju na lodzie, kiedy to polska drużyna pokonała ZSRR, faworyta tych zawodów? Te mistrzostwa rozgrywały się w Katowicach! W jakim wieku najwięcej Polaków traci niewinność? Statystycznie oczywiście. Nie będę pytał was... Cholera. Bo być może w studio nadal są jacyś niewinni, a jak wiadomo, nikt nie jest winny, póki mu się winy nie udowodni. Sięgnijcie więc pamięcią gdzieś tam wstecz, podzielcie się wspomnieniami z kibicami i podajcie nam po prostu wynik. Czyli 16. Zróbmy głosowanie. Kto jest za 16 z własnym doświadczeniem? Kaśka, tak głupio mi pytać wśród państwa. No dobra. Dobra, to ile myślicie? Ile myślicie? W jakim wieku 17? Najwięcej Polaków traci niewinność? 17, Marzeno, możemy powiedzieć. 18! 18 lat. 18 lat, tak podaje drużyna Marzeny. No mówię wam, ludzie. A Kasia no, ponownie powiedzą, ze swoją drużyną musi powiedzieć więcej czy mniej? No mniej, no. No mniej, no. Mniej takie niż czasy. 18 lat. Tak powiedziała drużyna Kasia. Tak teraz się... Nie musimy się odnosić do siebie. Pytanie brzmiało, w jakim wieku najwięcej Polaków traci niewinność. I tutaj badania wchodziły w grę. Otóż Polacy znani w całej Europie kochankowie najczęściej tracą niewinność, mając lat... Wstań, Marzenko, wstań, powstań. 17 lat! Życzyć na wypowiedź. Oczywiście. Proszę. Kasiu. Opowiedz nam o dymarce. Dymarka? Tak. To jest strasznie proste. Ja nie wiem, dlaczego w ogóle wy nie wiecie, bo widać po waszych twarzach. A kto powiedział, że my nie wiemy? Dymarka to jest takie urządzenie. Prymitywny piec do wypalania żelaza. Tak zwana chałupnicza huta. Dobrze, mamy pierwszą definicję. Kasia, to, że pożyczyłaś ode mnie okulary, to nie znaczy, że w ogóle znasz się na dymarkach, ponieważ dymarka to jest pomieszczenie, tam się wędzi szynki, kiełbasy. No oczywiście im bardziej chcemy je uwędzić, tym dłużej musimy je tam potrzymać. Nie, to chcesz to, okulary? Nie, nie, dziękuję, to w ogóle nie to, co powiedziałeś, czyli wcale nie to, co wy myślicie. Jeżeli ktoś był w kościele, to wie, że takie urządzenie do podpalania tego, co dymi, tego kadzidła, to jest właśnie dymarka. To urządzenie do podpalania. To urządzenie do podpalania, tak.
Tak, mimo aha, że to podpala, a nie dymi. Ale to jest właśnie dymarka. Ojej. Czyli mała dymarka w sumie. Że powoduje dymienie, tak? Trzy definicje poznaliście, która jest tą właściwą. Pierwsza. No tak wiadomo, jest. Że Kasia, numer jeden. No jasne. Tak? Tak, są chudsze. Nie będziecie konsultować się, ukrywać, sprawdzać. Ale po co? Po co marnować Kasia, definicja zaserwowana przez Kasię. Po co ty się ukrywasz za tymi okularami? Kasia. Po co? Marzeno? O Jezu, nic nie widzę. Temperatura się podnosi. Którą odpowiedź wybraliście? Kaśki. Pierwszą definicję. Pierwszą, tak? Jasne. Dzieciaczki drogie. Dziękujemy. Dlaczego wam to do głowy przyszło? Nie macie racji. Niemożliwe. Żliwe. Żliwe. Żelazo, nie. Żliwe. Marek VII. Kłamał. Ale za to Renia, jak pięknie kłamała również. Świetnie. Punkty dla drużyny Gasi. Męska postać grana przez Ewę Błaszczyk. Bardzo proszę, panie Marku. 3 sekundy mamy na odpowiedź. Nie podpowiadamy, bo to jest indywidualne zadanie. Trzeba podać imię i nazwisko. Marian imię Koniuszko. Się zgadza. Nie wolno podpowiadać, zwłaszcza nie swojej drużynie, pani Ewo. Zwłaszcza nie swojej. Ja rozumiem. Małżonek filmowy po drugiej stronie to zobowiązuje, wiem. Marian Koniuszko. Bardzo dobrze. W trakcie. Ale ja nie chcę, żeby oni przegrali. Jesteście w dwóch różnych drużynach. Pani Ewo. Kochana nasza, kochana, dziękujemy. Kochamy cię, Ewo. Dziękujemy. Dziś słownik wertowaliście w poszukiwaniu wyrazu dla Marzeny, Kasiu. W naszym lokalnym Szczebrzeszynie mamy dla was słówko szczebrzuch. No więc tak. Szczebrzuch jest to wyprawka dla panny młodej w momencie, kiedy zostaje ona wydana za mąż. Szczebrzuch to jest po prostu wkręt. Blachowkręt używany do przykręcania blachy na dachach. Patrz to jest po prostu nich, wkręt. Na nich. Szczebrzuch, czyli wkręt. I co? Tak mówi Szymon. Wkręt za nas chyba. Definicje są takie zbliżone, bardzo życiowe. Natomiast szczebrzuch jest zupełnie czym innym. Wkręt. Szczebrzuch to jest po prostu inna nazwa na błazna. Szczebrzuch? Tak. No, inna nazwa na błazna. Na dworze króla Zygmunta był stańczyk, prawda? I on był człowiek, który mógł sobie pozwalać na więcej niż inny. Zawołajcie mi tu szczebrzucha. Tak? Zawołajcie mi tu szczebrzucha, niech nas rozśmieje, niech nas rozbawi. Jedna z tych trzech definicji jest tą definicją właściwą, która... Ja myślę, że jedzenie. Za moment to usłyszę. Wkręt. Nie, to była ja dwójka. Myślę, co? Ja myślę, że... Ale wkręt to była dwójka. Tak, ale ja myślę, że... Idę, czekajcie, bo to słychać, ja wam powiem zaraz. To jeszcze konsultacje z kibicami. Pokażę wam. To zaraz się dowiemy. Marzena Rogalska znana jest z tego, że lubi sobie pobiegać. Czy spotkał się pan z wkrętem, który się nazywa szczebrzuch? Przecież to jest jakiś idiotyzm, nie? Prawda? Jak pan ma na imię? Pan Jacek mówi, że to nie dwójka. Nie? Że nie wkręt. Wkręca nas. Pan Jacek nic nie wie. To, że pan Jacek nie słyszał, to nie znaczy, że to nie jest prawdopodobne, bo to nie są proste zadania. Ja bym obstawiała wkręt. Nie, ten wkręt słabo mi brzmi. Dwójka. Dwójka. Poczekajcie, zaufajmy, może drużyna opowiada się za drugą definicją podaną pani przez Szymona. Ja jestem za pani jedynką. Pani tu jest nie pierwszy raz. Kołeckiego, a Marzena Rogalska. Ale głos. Ty za dwójką, ty ja za dwójką. Albo za jedynką. Ty za wkrętem, tak? Kochani, czyli za dwójką. Strasznie trudna decyzja. No ja jestem za ale dwójką, dajemy, ale... No, co? A, przepraszam, ale decyzja... Drodzy państwo, moja intuicja mi mówi, że to jest jedynka. Moja drużyna, którą uwielbiam i szanuję, mówi, że to dwójka. Nie będę dyktatorem i po prostu demokratycznie mówimy, że... Trójka. Nie! Druga definicja. Wybrali dwójka. Jednak drugą okay. definicję. Wkręt do blachodachówki. Nie posłuchaliście Marzeny, tak? To poczekajcie, zawołajmy tu szczebrzucha, Robert. Robert, zawołaj swojego no i szczebrzucha i ucieszmy się, że wygraliśmy. Ale co? Patrycja! Patrycja! Prawdziwa? Prawdziwa definicja to? Jest to wyprawka dla młodej panny. Widzicie? Wyprawka dla panny młodej. Teraz już zrewanżujcie się. Teraz możecie to zrobić. Dobra. Macie pewnie swój wyraz, macie trzy definicje. Jakie to słowo? Proste słowo posypka. Posypek. Banał. Posypek.
Posypek. Posypka byłoby zbyt banalna. Posypek. Iwona Węgrowska, i jej posypek to? A więc tak, uwaga. Posypek to roślina zielna. Przeważnie chwast. Robi się z niego zupę. Zwany inaczej... Z posypki? Zwany inaczej kosmowym. I może być z tego zupa właśnie posypkowa... Nie kosmowa! Dwie posypkowe z makaronem poprosimy dla pani kapitanek. Pierwsza definicja. Ratuj honor. Posypek, co prawda brzmi podobnie jak oscypek, ale nie ma z tym nic wspólnego i nie ma też nic wspólnego z tym, co mówiła Iwona, ponieważ posypek to jest zapomoga, którą właściciel ziemski dawał pracującym u niego chłopom, a potem właściciel fabryki robotnikom. Tak było w Ziemi Obiecanej. No a posypek dlatego, że po prostu oni sypali groszem. Tak, oczywiste. No. Nie, nie, to jest... Beata sypnęła groszem, dobrze. To jest oczywiście nie, chodzi o sypanie, owszem, ale nie groszem, tylko zupełnie czymś innym. Więc kiedyś mówiło się posypek, a teraz mówi się inseminator. Czyli chodzi o rozpłodowca u bydła, u koni, inaczej mówiąc o byka albo ogiera. A nazwa się wzięła od sypania czym? Nasieniem. Ależ się nam Maciek ucieszył. Brawo, brawo, wszyscy brawo. Wszyscy się ucieszyli. Wszyscy oczywiście. Co? My razem z tobą. Nie bardzo nie ciekawe trzy definicje. Komu tu uwierzyć? Kochani, kochani. Jak? Iwonie, specjalistce od ziela, filantropce Beacie, czy może Maćkowi? Które, które? Może. Co ty tak... Ja jestem za trójką. Tak? A dlaczego nie właściwie? Kasia Zielińska, decyzja to definicja pierwsza, druga czy trzecia? Dajmy jedynkę. Ale żeby nie było na mnie. Ja to tylko sprzątam. No to nie, to jedynkę, chodźmy. Pierwsza definicja. Marzeno, nie trzymaj nikogo z nas w niepewności. Jedynka? Tak. Bardzo dobrze, pół termoforu już jest twojego. O, widzicie? Jedynka? Juliusza Machulskiego, było ich 15. Pomijamy seriale, ale pomijamy seriale, tak? Pierwsza licytuje drużyna Kasi. Seksmisja. Tak. Pinto, gdzie był w czym? W Kasiaszce, jak się nazywało? Wabank 1, Wabank 2, Seksmisja. Wabank 1, Wabank 2, że to jest tak? Może rozumiem. Tak. Słuchajcie, kochani. Jak te małe dzieci, te Polokokta, Kingsa. Kingsa, jest to 4, tak? Poczekajcie. Co on jeszcze wyreżyserował? To mamy 12, tak? Nie mamy za wiele. Co jest? Vinci, tak. Machulski. Vinci. Tak, pięć. Co Machulski jeszcze reżyserował? Tyszkiewicz i żona Jana Machulskiego tam grała. No. A to kiedy to? Ile macie? Kasiu, czekam na waszą deklarację. No właśnie, tak, to jest tą deklaracją. No, z 15 jesteście w stanie podać... 8. 8. Jak, czekajcie, poczekajcie, nie, być może będzie 9. 9. Kasia Zielińska, jej drużyna, bardzo dzielna drużyna, oferuje 9 tytułów filmów fabularnych Juliusza Machulskiego. A Marzena Rogalska odpowie na propozycję 9 tytułów. Iloma? Ponieważ kochamy Juliusza Machulskiego i uwielbiamy jego filmy, powiemy, uwaga, 14! Sromotnie was przelicytowali. Sromotnie. 14 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Bardzo proszę. No to Wabank. Czas start. Co? Chciałam przed chwilą to powiedzieć, że patrz. No to powiedz drugi. No. Szybko, jak to było. No kobieta. Dobra, na razie pas, no i leć. Wabank drugi. Ja nie słyszę, co nie. Wabank dwa. Killer tak. Raz, killer. Killerów dwóch. Dawaj, dawaj, ja, to mów pas, jak nie. Pas. King Size. Cztery macie. Vinci. Pięć już macie. Superprodukcja. Pas. Pas. Tak? VIP. I jeszcze 7. I jeszcze 6. Pas. Minuta i 5 sekund. Szwadron. Jeszcze tylko pięć pozycji musi. Sytuacje rodzinne. Niestety nie. Seksmisja. Déjà vu. Déjà vu, no. I jeszcze tylko 3 tytuły. 50 sekund wam zostało. To mówcie, ja wiem. Wszystko. Tak. Pieniądze to nie wszystko. Ile bardzo zostało dobrze. I jeszcze 2 tytuły. No właśnie, Dyzma. 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 Kariera Nikosia Dyzmy? Nie, 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 nie. Szwadron był. O Jezu, nie damy rady! 27 sekund. Girl Guide z Renatą Gabrielską i mamy Pawłem Kukizem. Dobrze, jeszcze 21 jeszcze sekund. 21 sekund, jeden tytuł. Ile waży Tor Trojański?
17 sekund przed czasem. Wymienili 14 tytułów. Bezpośrednie połączenie to jest ten 15 film fabularny Juliusza Machulskiego. 14 punktów zapisujemy, dopisujemy do waszego... Co mam powiedzieć po prezydencie? Księżniczko, bardzo proszę, proszę 20 nazwisk, tak. 2 minuty. Drużyna, aha, zobacz, jaki duch drużyny. Ja widzę. I Koczak. Dobrze. Szanowni państwo, czas, start, Kasia i jej performance. Showman, aktor, tańczył na lodzie, jest Gąsowski, Śleszyńska i kto? Rozmus, Rozmus. Robert Rozmus, tak. Pianista, kompozytor, Fabryka Gwiazd, programy Adam telewizyjne. Sztaba. Adam Sztaba, tak. Sztaba, bardzo dobrze. Aktor śpiewa po francusku, śpiewał teraz... Robert Kudelski. Robert Kudelski. Idziecie w górze. Odkryjemy miłość nieznaną z Alicją Majewską. Alicja Majewska. Korcz, Włodzimierz Korcz. Włodzimierz Korcz. Tak, tak, tak. Kaszka, idziecie na rekord. Lista Schindlera. Jak jest gwiazda po angielsku? Anna Starski. O, tak, właśnie. Półtorej minuty jeszcze macie. Polityk, SLD, Łysy. Łysy. Oleksy, Józef. Aha. Józef Oleksy. Śpiewak operowy do boju Polsko. Jakąś na nos. Kaśka imponuje się, naprawdę. Marek Korzewski. Świetnej formy, Kasia Dzielińska. Śluby panieńskie. Kto? Aleksander Fredo. Aleksander Fredo. Wicepremier, Pawlak Waldeman, ekonomista, profesor, minister finansów. Jak serce, co robi? Nie, co serce minister robi? Finansów. Nie brni w to. Kołodko. No, co z tym sercem? Serce. Kołodko, serce robi. Kaśka. Aktor miał ojca aktora, Złotopolskich gra. Doktor Pasikonik. Machalica. Machalica, Machalica imię. No i nie. Henryk albo Piotr. Nie, Piotr. Piotr, dobrze, Piotr, tak. Piotr, o Piotra chodziło, pewnie. Żona prezydenta odebrała w jego imieniu Nagrodę Nobla. No matko Danusza. Święta. Obesowa Danusia. No pewnie. Danuszka. Lista Schindlera, scenograf, kobieta, dostała pół Oscara. Minuty niecałe. Polka, no kto? Jak Patsuma ma imię? Ewa Braun. Ewa Braun, 21 sekund jeszcze. Ksiądz z plebanii, jak oni śpiewają, śpiewał. Taki szpakowaty. Włodzimierz Matuszak. 13 nazwisko, no, szczęśliwe, Włodzimierz, tak. Matuszak. Aktorka, tak, Rancho, Dzień Świra, grała ze mną w Dniu Świra w takiej scenie pociągowej. Mówiliśmy tak, 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 tak. 5 sekund niecałe. No nie, no proszę was, ona tak powie, tak. Nie ma. To Ilona Ostrowska, Ilona Ostrowska. O nią chodziło? Motoryzacyjny. Tak. Wymień samochody osobowe i dostawcze seryjnie i w całości produkowane w PRL-u. Jest ich 9. Uczulam, że chodzi nam o samochody osobowe i dostawcze, a nie ciężarowe. Pierwsza licytuje drużyna Kasi. Moja, tak? Tak. 9, powiedzcie. O, to 8. Może 8. Zastanówcie się, czym jeździli wasi rodzice, albo dziadkowie, albo o jakim przydziale marzyła rodzina. Może nie pamiętacie, na samochód też trzeba było mieć przydział. Ile aut produkowanych w PRL-u licytujecie pierwsza? Będzie nam podawała swoją propozycję drużyna Kasi. To jest więcej, okazuje się. 9 pozycji na liście. Jak pani ma na Kasiu, nie wiem, bardzo proszę. Więcej, to jak to pani Marty mama, uwaga, 12, pani Marty mama pracowała 12. W FSO. No to trafiliście. Pani Marto, proszę się nam pokazać. Witamy, witamy, dzień dobry. W związku z czym bierzemy wszystko. 9? Tak. Dla mnie bomba. Jeśli tylko wam się uda, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, bardzo proszę, czas, start, jedziemy. Wiecie, Nysa. Żuk, tak. Nysa niewątpliwie była samochodem Żuk. Dostawczym. Żuk też. Syrena. No pewnie. Warszawa. Tak. Z Fiat 125P. A tak. Widzicie, tak był. No bo... Lublin. No Lublin był już ciężarowy. Star, mów pas. Star! Star, nie chodzi mi o samochody ciężarowe. Osobowe i dostawcze. Fiat 126P. Tak. Polonez. Polonez, a teraz ja mówię. Tak, po kolei. Polonez. Dalej, no. Tarpan. Tarpan, pewnie. Jeszcze jeden. Mikrus? Jeszcze a jeden. Mikrus? Mikrus. Mikrus. Mikrus MR300. Znakomicie, 37 sekund przed czasem.
No, motoryzacyjnie się popisaliście. Nasza drużyna je wyprodukowała wszystkie po prostu i dlatego tak świetnie się orientuje. W przyszłości Polski Kazimiero, panie Michale, nawet najlepszym sportowcom zdarzają się drobne potknięcia. Oto Elwira Seroczyńska na Igrzyskach Olimpijskich w Squaw Valley. Spójrzmy. Do wyścigu na 1000 metrów Seroczyńska stawała jako faworytka i jechała wspaniale po złoty medal. I wtedy właśnie na ostatnim wirażu zawadziła łyżwą o śnieg. Koniec marzeń o złocie. Wspaniały to był występ i równocześnie niedosyt, bo mogło być lepiej. Pewnie, że mogło być lepiej, ale nasza łyżwiarka nie ukończyła wyścigu na 1000 metrów, ale już w wyścigu na 1500 metrów zajęła drugie miejsce. Pytanie, proszę państwa, jak potocznie nazywamy sportowca uprawiającego co? No, tak, pani Kazimiero. Kazia nacisnęła. Ja nacisnęłam. Potocznie. Pan czenista. Uprawiającego łyżwiarstwo.